Dziś jest dużo nauk o łasce Bożej i to jest jak najbardziej alleluja, bo łaska Boża, bo mamy ufać łasce Bożej, bo łaska Boża ma nas zaprowadzić. Kajrosek się bawi, no. Łaska Boża ma nas zaprowadzić do miejsca przeznaczenia. To raz. I łaska Boża przede wszystkim to jest strumień Bożej miłości. Bezwarunkowej Bożej miłości do nas. I żyjemy z łaski. Sprawiedliwość Boga, obfitość łaski. I obfitość łaski jest potężna. Tylko że i ten dar sprawiedliwości jest potężny. Tylko że trzeba zrozumieć, że żeby to przyjmować codziennie, to wiarą przyjmujemy tą łaskę. I wypadałoby zrobić taki balans między łaską a wiarą. Bo wiarę jakby trzeba, nie wiem, jak to powiedzieć, nauczyć się uruchomić w swoim sercu. No wiecie, no sprawa indywidualna każdego, nie? Ale mówię, że wiarą to osiągniemy. Dlatego Jezus jak chodzi w ogóle po ziemi, to w zasadzie złościł się na jedną rzecz, która jest połączona, bo złościł się na zatwardziałość serc faryzeuszy. No i na brak wiary, tak? Ganił uczniów za brak wiary. No ale ogólnie to się łączy, bo dlatego właśnie na ile patrz, na ile ty masz glebę dobrą, serce miękkie, tak? Otwarte na Boga, szukające Boga, pełne miłości, jakby takiej postawy miłości, wiecie, do Niego, na tyle, wiecie, tam wleci tej łaski tyle. Bo jest napisane, że Chrystus ma zamieszkać przez wiarę w naszych sercach. I łaska płynie, leci cały czas do tego serca. Tam jest po prostu non stop, wiesz, rozkosz, kocioł. Kociołek miłosnej rozkoszy do ciebie leci. Żadnego zła od Boga do ciebie, wiesz, żadne zło od Boga nie leci do ciebie. Żadne w ogóle nic z ciemności, tylko same dobre rzeczy płyną. To jest łaska, same dobre rzeczy płyną, które mówiące są o Chrystusie, tak? I ten Chrystus ma zamieszkać przez wiarę. Przez wiarę w swoim sercu. A wiara bierze się ze słuchania słowa Chrystusowego. Więc będę szukał słowa, będę szukał Boga, będę szukał Jego obecności. Tak? Bym co zdobywał? Wiarę. Bym mógł być to połączenie łaski i wiary. I wtedy jest... I wtedy naprawdę możesz mieć tak bliskie spotkanie z Bogiem, że znikniesz jak Henoch. Naprawdę. Ale nieraz się zatwardzamy. Zatwardzenie serca to jest takie, wiecie, urażanie się, duma, taka wyniosłość. I to mogą powodować inni ludzie, ty sam, sytuacje. I czasami się tak wyniesiemy, ale właśnie to, co Jezus zrobił, tak? Tak naprawdę kiedyś o tym mówiłem i Jezus zrobił dwie rzeczy. I o tym mówi list do Filipian. Uniżył się i był posłuszny, tak? I miłość Boża, ona robi w końcu coś takiego, że ty pragniesz. Patrz, miłość Boża jakby zmienia twoje serce, pragnienia jakby uruchamia albo zmienia, nie wiem, rodzą się pragnienia w twoim sercu, że ty chcesz iść za Jezusem. Że cię to jara, kręci. Kłaść swoje życie, nie chcieć niczego iść za Jezusem. To nie jest, to jest lekkie. To jest lekkie. I teraz tak, uniżył się i był posłuszny, że ty pragniesz, czyli miłość prowadzi do takiego pragnienia być posłusznym Bogu. O, nie, że teraz ja sobie tak postanowię, oczywiście posłuszeństwo to jest też decyzja, ale ona wynika z tego, że mam takie pragnienie w sercu. A czasem nawet nie musi być pragnienia, może po prostu być na sucho, tak? Jak kto woli się zbliżać do Boga. Bo Bóg, wiecie, patrz, Bóg jest w naszym sercu, nie? Czyli bliżej już być nie może, tak? I na ile ja właśnie mam miękkie serce, na ile mam tą glebę taką, na ile jestem uniżony, tak?
i posłuszny. Na tyle ja tam, ja doświadczę właśnie tej miłości. No bo o tym też tak naprawdę chodzi, nie? Bez doświadczenia, wiecie, Boga na co dzień, to chrześcijaństwo to się zamieni w religię po prostu. Jakieś właśnie zasady dziwne, tak? A to jest po prostu serce w serce z Jezusem. Cały czas. I to nie jest tylko tak, że tylko ty czekasz na to, jak Jezus cię dotknie, ale ty też. Przecież jesteś na Jego obraz. Jesteś w stanie dotknąć Bożego serca, patrz. W ogóle Boże serce, wczoraj chyba tak było, na podstawie tam Jeremiasza, ale innego, Ezechiela. Przypomniałem sobie, jak Bóg mi kiedyś pokazywał i na podstawie właśnie Jeremiasza, jak Jego serce, wiecie. Wiecie, dlaczego Bóg jest zazdrosny? Bo Jego miłość jest wielka. Jest ognista po prostu. I dlatego był zazdrosny, dlatego dał Ozeaszowi, żeby zobaczył, jak to jest w skrócie. Bo to, co Bóg kochał, wiecie, całe serce Bóg oddał dla tego ludu Izraela, a oni go, wiecie, zdradzili. Złożyli. I Boga to bolało, ja wam to chcę powiedzieć, nie? Bóg nie jest robotem, wiele razy to mówię. Boga to bolało, Bóg był zasmucony. Bóg czuł się odepchnięty i odrzucony. Takie jest Jego potężne serce, tak? Ale i wiecie, ukrył oblicze, ale zawsze za tym ukrytym obliczem Jego miłość pałała cały czas do Izraela, ale on musiał usunąć, no bo jest Bogiem. Musiał zakryć oblicze na chwilę, tak? Ale później dał Jezusa i przez duch, i wylał ducha i tam pisze fajnie, że będzie na oczach wszystkich narodów zobaczą Jego uświęconego w nas. Pięknie, aleluja. I nic nie przeszkodzi, wiesz, wykonywać, Bóg wykonuje swoje dzieło w naszych sercach. My tylko musimy się nauczyć udostępniać nasze serca, nasze naczynka, nasze naczynie, tak? Bóg często musi tak zrobić stuk puk w to naczynie, bo ono jest w sensie, wiecie, mamy zdzierać dawnego człowieka, tak? I ten dany człowiek był często egoistą, zatwardziały i Bóg to tam rozrywa, wiecie, musi stuć to naczynie. Wylał się skarb, tak? Tak jak Dan Miller mówi, że nie chodzi o nas, tylko chodzi o Niego. Często różne kłamstwa słyszysz w duszy, ale one nie mają nic wspólnego z Twoją tożsamością i życiem z Bogiem. Często tak jest. To musisz powiedzieć, znaczy musisz. To nie jest nic wspólnego z moją tożsamością, chociaż tak czuję i tak. Ja też się zmagam z różnymi rzeczami jeszcze, tak? Ale dzięki łasce ja w ogóle żyję. Ja w ogóle od samego początku tak miałem, że ta łaska, to uznałem za naturalne to. Bo tego dużo naprawdę Bóg wylewał na moje życie, bo dużo było, ja miałem dużo rzeczy do zmiany. Ja bardzo potrzebuję łaski i nawet czasami nie wiem, że to jest łaska, że dzięki niej w ogóle ja jestem podtrzymywany cały czas, tak? Ale taka jest właśnie łaska, że ona właśnie, no tego się nie da zrozumieć na głowę. Jak można tak kochać, nie? Ale Bóg właśnie tak kocha i on był zazdrosny, dlatego że tak kocha, tak? Więc ty też, mówię, możesz być zazdrosny, możesz lekko się unieść gniewem, ale słońce ma nie zachodzić, bo jesteś na obraz Boga i Jego serca. Jego serce jest potężne i nikim nie gardzi, tak mówi Słowo. I wiecie, patrz, jak patrzę na Słowo, nie? To patrzę na serce Ojca. Jak patrzę na Słowo, to wchodzę sercem w serce Ojca. I tam odgrywa się właśnie intymność, rozumiesz? To tam jest zanurzenie w głębokości Boga. Przez wiarę. Ja wierzę, ja ufam, rozumiesz? Że Bóg mnie otuli, bo Bóg jest dobrym Ojcem. I Bóg mnie cały czas otula, jest troskliwym Ojcem. Jak mi coś złego się dzieje, jak mi się noga powinie, to Ojciec, wiesz co robi? On przychodzi do mnie zawsze ze współczuciem. Rozumiesz? Zawsze ze współczuciem. To nie jest tak, że Bóg przychodzi z korektą. Bóg, wiesz jak przychodzi? Jeśli przychodzi Bóg, przynajmniej do mnie, z korektą, tak? Napomnieniem tak zwanym, karceniem, to zawsze to jest w postaci miłości. Jest miłość i w tej miłości jest napomnienie, ale ono jest miłosne. Ono jest tak, że mnie podnosi, a nie, że mnie gani. Karcenie podnosi, rozumiesz? Boga. To jest Bóg, a nie człowiek. I właśnie, i to serce Boga, wiecie, naprawdę. Sobie wyobraź, pomyśl sobie, że patrz, Pan jest. I w ogóle często sobie też takie pytania zadałem, kim jest Pan, nie? Ja czy wiem teologicznie, to... Ale patrz, On teraz jest, nie? On zawsze jest, tak? Zawsze był, zawsze będzie. Skąd On się wziął, nie? Ale zawsze był.
takie pytania sobie. Patrzy na mnie teraz, rozumiesz? I ja jestem jego ukochanym dzieckiem i on mnie kocha, zawsze będzie kochał, zawsze będzie ze mną. Rozumiesz? Kiedyś Bóg mi powiedział, Bartek, nawet jak cała planeta by znikła, tak? To ja zawsze będę z tobą i nigdy się niczego nie zabraknie. To są życie w tej relacji z Bogiem, Bóg będzie mówił do ciebie, wiesz? Szeptem. Wiesz? Tak jak wiesz, indywidualnie do ciebie będzie mówił. Tak jak są linie papilarne, tak Boży głos do ciebie będzie inny niż do mnie, ale to będzie ten sam Pan. Ten sam Pan. Więc jak mam dobrego ojca, no to... I mówię, że od ojca, od Boga nigdy nie płyną złe rzeczy do mnie, w moim kierunku. Bo Bóg jest kim? Miłością. I ja mam pragnienie coraz większe, widzę po sobie, coraz bardziej zanurzać się w tą miłość. Wiecie dlaczego też? Bo coraz bardziej ufam prawdziwie. Coraz mniej widzę, kontroluję. Bo jak tam, gdzie kontrola, tam brak zaufania jeszcze. Ale jednak coraz bardziej naturalnie, sercem pragnę zanurzyć się coraz głębiej właśnie w tej miłości, w tym Bogu. Bo ufam. Nie tylko jakby wiem i wierzę, że mnie przemieni, ale ufam. To się dzieje właśnie głęboko. Ale to też się stało na podstawie moich... To się dzieje na podstawie twoich i moich spotkań intymnych z Bogiem, tak? Ile razy było tych spotkań, nie? I wiecie... Bóg nie ma względu na osobę i Bóg zawsze robi puk-puk do twojego serca. Miłość zawsze chce być blisko. Aczkolwiek Bóg może nieraz odstawić swoją rękę z różnych powodów i on wie z jakich. Ale to jest, wiesz, jego wzrok zawsze jest na tobie. I chodzi o to, że patrz, miłość zawsze chce być blisko. Tylko jeśli ty masz zatwardzone serce, jeśli ono jest skierowane na inne rzeczy, tak, to ty tej miłości, tak, nie będziesz doświadczał, nie będziesz obcował, bo obcujemy z Bogiem na podstawie wiary. Czyli otwartego serca na Boga, tak? Jak kochasz jakąś dziewczynę, to jesteś na niej napalone, masz otwarte serce. Tak samo masz mieć otwarte i napalone serce na Boga. Rozumiesz? No. I On wtedy zstępuje, Duch Święty. I tak naprawdę, wiesz, ta gołębica jest na twoim ramieniu cały dzień. I po prostu te serca zaczynają się synchronizować, zaczyna się intymna po prostu rozkosz po prostu z Bogiem, rozumiesz? Bóg chce żony, która jest jego rozkoszą, a nie niewolnicy religijnej, rozumiesz? Która spełnia jakieś obowiązki, bo to tak mówią muzułmanie. I to jest rozkosz, rozumiesz? Wchodzisz i tam jest po prostu erotyka taka z Bogiem, taki pejzaż, taki artyst, taki Dawidowy, rozumiesz? Taki majsterszyk Dawidowy, że tam zaczyna brakować słów. Kiedy brakuje słów już, to tam będą już malowane tylko rzeczy w swoim sercu przez Boga. Po prostu, rylcem. I ty też, mówię, rylcem możesz Bogu malować na jego sercu, rozumiesz? Bo to jest serce do serca, rozumiesz? Jesteś na jego obraz. Ty, chcę ci powiedzieć, że ty potrafisz odwzajemnić miłość Boga. To nie jest tak, że wiesz, o ja, jak ja kocham Boga. Nie. Nie, bez żadnej dumy. Po prostu kocham. Tak jak kocham dziewczynę, tak otwieram serce i kocham. Każdy człowiek ma zdolność do kochania. Wyrażania swojej miłości, rozumiesz? Wiesz, patrz. Panie, proszę. Taki piękny kwiatuszek mam dla ciebie. I wiesz, i wchodź. Wiesz, albo... To nie jest żaden... A nie, nie chcę się mówić o tym jakiś taki... Nie... Upiec ciasto dla Pana. Spraw mu radość, wiesz, to nie są uczynki. Spraw mu radość z miłości, rozumiesz? Tak jak dajesz kwiaty żonie, tak czemu nie dasz kwiatu Jezusowi? Żeby go uczcić i żeby był szczęśliwy Pan, tak? Żeby sprawić mu radość, no. To jest relacja w dwie strony, wtedy jest doskonałość. Tak samo mąż i żona, to jest doskonałość. Zaloty z tej strony i zaloty z tej strony. I to jest romans. Jezus ma romans do ciebie z tej, ale ty też masz romans do Jezusa, rozumiesz? I romansujecie sobie w tango. Tango! Rozumiesz? Wiesz, pieśń nad pieśniami i wkraczasz i w ogóle i uwalniasz swoją prawdziwość. Wiecie, my zakrywamy listkami figowymi, bo jesteśmy doskonali przed Bogiem. Bóg, jak widzi ciebie, jest pełen zachwytu. Mówi, ojej, jestem sprawniony tego dziecka, dzisiaj muszę tam... Wiecie, Bóg nas odkupił, bo miał pragnienie wyjrzeć, wiecie jakie też?
zobaczył nas na nowy, mówił, wreszcie mogę wylewać swoją miłość na nich. To jest pragnienie Bożego serca. I lecą strumienie. I wiesz, i lecą wodospady, ty się zanurzasz, ty też stajesz się wodospadem i jest wodospad do wodospadu, ogień do ognia, rozumiesz, wasza relacja. Zimny, gorący, uloty, tu uniki różne, rozumiesz? Różne rzeczy tam się dzieją, tak jak mężczyzna, kobieta. Różne. Czasem są sprzeczki. Chyba każdy przeżył sprzeczkę z Jezusem. Wiesz, ale chodzi o prawdziwość serca, tak? I tymi listkami figowymi, wiecie, my często przykryliśmy, nie? Nasz dawny człowiek nauczył się czegoś, zatwardził się, diabeł go czegoś nauczył. I często to jeszcze jest w naszych duszach. A tak naprawdę chcę wam powiedzieć, że to, co najbardziej ukrywamy, nie? Patrz, ja jako dawny człowiek, dawny stary Adam był taki cwaniaczek. I on zakrywał to, że go coś bolało w sercu, wiecie. To była maska taka, wiecie. Taki mur. I czasami to jeszcze wyczuwam. A chodzi o to, że wiesz... I to były te moje listki, takie postać takiego cwaniaczka w ogóle, takiego, wiesz, o figo fago. Ale to przykrywa, to są te listki figowe, które przykrywają moje prawdziwe piękno, jakie mam w Bogu i twoje. Rozumiesz? I to Bóg najbardziej kocha. On tam bardzo głęboko jest wpatrzony, tam jest ta głęboka studnia, rozumiesz? Ta taka prawdziwość. I przez czułość na przykład wpuść go tam, rozumiesz? Nie wstydź się, jaki jesteś prawdziwy ty, a nie tam fałszywy, jaki diabeł cię malował. Jaki prawdziwy jesteś przed Bogiem, przed ludźmi. Szczerze serca przed ludźmi, ale rozumiesz, przed Bogiem. I przez czułość, zobacz, Jan przytulał się do Jezusa. Nie wstydził się i kiedy Jezus zmartwychwstał, poznał go z daleka. Kiedy masz bliskość z Bogiem, lekki powiew wiatru, nawet wśród ludzi, ale ty będziesz wyczuwał już, że Pan nadchodzi. To powoduje bliskość, a bliskość to jest czułość. Dawid był czuły. Czułe serce. Czułe serce. Nie na głowę. Nie na ten, ale tu. Pan jest z tobą. On tu jest w ogóle. W cichym powiewie. I to jest to właśnie. Jakie Bóg ma serce, kochani, naprawdę. To jest kosmos, to jest petarda. Kochać Boże serce, po prostu to kochać Jego w ogóle. Takie jakie serce Jego, taki On. Serce Jezusa, wyobraź sobie serce Jezusa. Człowieku. I ono jest spatrzone w Ciebie. Bije, bum, 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 bum. Bum. I jest żarliwe, pełne gorliwości, gorące, nie ustaje. W czym? W czynieniu Tobie dobra, w podnoszeniu Ciebie, w miłowaniu Ciebie, tak? W podziwianiu Ciebie, tak? Bycia dumnym z Ciebie. Niech Cię to zalewa, niech Cię to zalewa. Niech Cię to podnosi, niech Cię to unosi. Tańcuj. Music instructor. Pozdrawiam Cię. Shalom.